Cześć, witajcie w drugim odcinku Przygód Franka Studzienki. Po nieudanym turnieju przedsezonowym, po którym wpadło na konto klubowe raptem 500 000 euro, czas zacząć zastanawiać się, co zmienić w klubie, aby ten chociaż jedną bramkę był w stanie zdobyć bez najmniejszego wysiłku. Na szczęście, naprzeciw oczekiwaniom polskiego szkoleniowca, grupa ekspercka doradziła parę nazwisk. Dlatego też Franek bez najmniejszego zastanowienia od razu zlecił swoim skautom śledzenie poszczególnych zawodników. A jako że w klubie brakuje głównie pomocników, na pierwszy ogień poszedł Kacper Kozłowski. Ten młody polski pomocnik z Pogoni Szczecin jest dla Franka Studzienki o tyle wygodnym zawodnikiem, że w końcu będzie mógł z kimś pogadać nie o żabich łódkach, a o schabowych. Kolejnym wyborem Franka Studzienki okazał się być Filip Starzyński, który gra na środkowym pomocniku ofensywnym tak samo jak Kacper Kozłowski, ale jest zdecydowanie bardziej doświadczonym zawodnikiem. Oczywiście Franek Studzienka zlecił również obserwację tego zawodnika, jednak wcześniej nie zorientował się, że w jego wieku na początku widnieje trójka. Za radą ekspertów kolejnym obiektem zainteresowań polskiego szkoleniowca do wzmocnienia stodoły stał się Imaz. Kolejny zawodnik dotyczył ulubionej pozycji od ostatnich trzech meczy Franka Studzienki, czyli bramkarza. Młody 21-letni bramkarz z Benfiki Lizbony ma chyba największą szansę na trafienie do stodoły, ponieważ to, co przedstawili swoją postawą golkiperze stodoły, naprawdę pozostawia wiele do życzenia. Polak bowiem doskonale wie, że już większą skutecznością w obronach i paradach bramkarskich zdecydowanie byłby billboard reklamowy. W tak zwanym międzyczasie, kiedy Franek poszukiwał nowych zawodników wraz z asystentami, do klubu dotarły pierwsze raporty wolnych zawodników, którzy na gwałt poszukują klubu. I choć Franek po swoich przygodach na bramce w klubie nie za bardzo lubi tego słowa, to w tym wypadku może okazać się ono niezbędne. Gdyż gra na gwałt w piłce nożnej może okazać się dla zawodnika trzy razy bardziej motywująca. Niestety okazało się, że po przerzuceniu stert papierów wśród zawodników, których nikt nie chciał, Franek Studzienka również nie znalazł bratniej duszy. To też w chwili obecnej ostatnią deską ratunku dla Franka Studzienki okazali się być skauci, którzy przysłali swoje pierwsze obserwacje. W szybkim tempie polski szkoleniowiec zlecił swoim współpracownikom, aby ci znienacka obserwowali, śledzili i dostarczali wszelkich niezbędnych informacji dotyczących zawodników, którzy zostali przedstawieni w początkowym portfolio. Po kilkunastu dniach ciężkiej i znojnej walki z papierami Franek Studzienka postanowił wbrew wszystkim zaprosić menedżera klubu, którego napastnik zainteresował polskiego szkoleniowca włoskim nazwiskiem. Jak widzimy, ranga tego spotkania jest zdecydowanie wysoka, ponieważ jeden i drugi z dżentelmenów przywdział niebanalny strój wieczorowy. Rozmowy obu panów trwały dość długo. Wielka wymiana swoich spostrzeżeń na temat nadchodzącej pogody, wymiana znajomości na Facebooku, sprzedanie profilu na TikToku, skończywszy na dziurawych ręcach bramkarza Lorient. Po gestykulacjach widać, że jeszcze jeden z menedżerów jest fanem wędkarstwa, ponieważ pokazywał wielkość ryby, jaką udało mu się złapać ostatni weekend. To przerosło wszelkie pojęcie polskiego szkoleniowca, ponieważ Franek nie rozumiał, w jaki sposób w weekend znalazł czas na łapanie ryb, skoro trzeba było przygotowywać się do pierwszego meczu ligowego. I tak przez kilka godzin bez picia i przekąsek na stole w końcu Franek Studzienka rzucił ofertę, która przypasowała swojemu gościowi. Studzience udało się zejść od proponowanych 2 600 000 do 2 200 000 i dzięki temu zbliżył się do pozyskania dynamitu w nogach w postaci Stefaneliego. Wszystko wskazywało jednak na to, że mógł go kupić jeszcze taniej, ponieważ ledwo wyszedł menedżer drużyny przyjezdnej, a już za chwilę odbyło się spotkanie z zawodnikiem, który czekał dosłownie za drzwiami. Pierwsze, na co zwrócił uwagę Franek Studzienka, to to, że na zdjęciach Stefaneli wyglądał rzeczywiście na lat 26, jednak gdy ten wszedł do gabinetu, od razu było widać, że ma ze 40. Jednak Franek wytłumaczył to sobie w taki sposób, że przecież jest on szybki, a żeby być szybkim trzeba dużo tankować, a jak wszyscy powszechnie wiemy, piwo to być może jego paliwo. Stąd właśnie pochodna w postaci dojrzałego wyglądu 40-latka. Aby nie przedłużać tego spotkania, w skrócie wystarczy powiedzieć, że Franek Studzienka podczas tej rozmowy nakreślił Stefaneliemu, że ten ma biegać za piłką, kopać ją i trafiać nią do siatki. Stefaneli powiedział, że tyle właśnie potrafi i to sprawiło, że pogodzili się, jeśli chodzi o pensję, i Stefaneli dołączył do stodoły jeszcze tego samego dnia. Po udanych negocjacjach Franek Studzienka ustawił skład na najbliższy mecz, powyznaczał wytyczne dla zawodników i ruszył na konferencję przedmeczową.
Jako pierwsze pytanie, które poleciało w kierunku Franka Studzienki, była jasna sprawa dotycząca zdobycia Stefanelliego. Tutaj Franek Studzienka od razu powiedział, że jego marzeniem było grać w drugiej lidze włoskiej. Niestety pracodawca w postaci FIFA 22 sprawił, że ta liga właśnie zniknęła w tej edycji. W związku z czym Stefanelli stał się taką nagrodą pocieszenia dla polskiego szkoleniowca. Oczywiście po chwili dodał, że tak naprawdę włoski napastnik ma być taką motywacją dla Szydika, który w turnieju przedsezonowym nie raczył strzelić ani jednej bramki. Kolejne pytanie dotyczyło bramkarzy La Grange. Czy i który z nich wyjdzie na boisko? Tutaj Franek nieco się oburzył, no bo dlaczego żaden z bramkarzy miałby nie wyjść między słupki? Natomiast jeśli chodzi o ich przygotowanie, krótko skwitował, że nie spodziewał się, bo nie przeczytał raportów medycznych, że zarówno jeden, jak i drugi choruje na narkolepsję i po prostu podczas strzałów drużyny przeciwnej nie byli w stanie obronić, bo właśnie spali. Ostatnie pytanie dotyczyło samego Franka Studzienki, który został zapytany o to, czy już zaaklimatyzował się we Francji po upalnej Afryce. Polak krótko skwitował tak, po czym wstał i wyszedł z sali. Oczywiście nie żegnając się z zebranymi, ponieważ nie znał takich słów. I teraz w końcu po dość długim, teoretycznym i nudnym wstępie czas przejść do pierwszego spotkania Franka Studzienki w drugiej lidze francuskiej. Pierwszym przeciwnikiem na chwilę obecną 19 drużyna w lidze, no bo trudno, żeby była na innym miejscu, skoro alfabetycznie właśnie na tą pozycję przypada Dunkirk. Studzienka w tym spotkaniu na bramce ustawił Hamona, ponieważ bał się postawy Laurent. Upewnił się również, że ten wypił co najmniej litr kawy tak, aby nie zasnąć przez pierwsze 45 minut. Na ataku jednak zabrakło Stefanelliego, który świeżo co dołączył do klubu. Nadal szansę dostał Szydik, który teraz ponoć bardziej zmotywowany powinien zacząć strzelać bramki. Na pozostałych pozycjach póki co bez zmian, także na środkowej pomocy zobaczymy naszego ulubionego zezowatego zawodnika, Prigent. Zawodnicy drużyny Dunkirk zrobili sobie żarty ze mnie, dlatego też nie będę czytał ich nazwisk. Zwróćmy uwagę jednak, że w 13 minucie padł pierwszy strzał na bramkę zawodników La Grange, a Hamon dzięki temu, że wypił tak dużą ilość kawy, chce mu się teraz do toalety, więc cały czas przebierając nogami udało mu się wybronić pierwszy strzał. Od 23 minuty zaczęło się jednak robić gorąco po strzale zablokowanym przez Coucon. Hamon wyszedł z bramki, jednak zapomniał, że nie potrafi łapać piłek. Na szczęście defensywa była ustawiona tam, gdzie być powinna i zablokowała strzał przeciwników na pustą bramkę. Teraz oprócz sporej ilości kawy, Franek Studzienka będzie miał za zadanie znaleźć kolejny sposób na Hamona, aby ten tym razem zaczął łapać piłki. Być może trzeba by było go zamknąć w zoo razem z szympansami, które nauczyłyby go używać chwytliwych kciuków. W 28 minucie doszło do szybkiej kontry, o ile można ją szybko nazwać. Szydik znalazł się sam na sam z bramkarzem i prostym strzałem dosłownie z czuba przed siebie pokonał bramkarza Dunkierki. Następnie podbiegł do bocznej linii i zatańczył lambadę dla swoich kibiców. Nie ma co się dziwić aż takich popisów tanecznych, ponieważ Szydik stał się strzelcem historycznej pierwszej bramki La Grange. Może i technika tego strzału nie zachwyca, może i wygląd tej bramki nie zachwyca, ale łupnięcie z czuba zawsze jest jakimś rozwiązaniem. W tym przypadku niewiarygodnie skutecznym. Jak widać, kolejne skuteczne rozwiązanie Franka Studzienki w postaci ściągnięcia Stefanelliego, który zadziałał motywująco na Szydika. Kawa na bramkarza, napastnik na napastnika, czym jeszcze zaskoczy nas w tym spotkaniu Franek Studzienka? W 50 minucie, uwaga, Prigent celnie zagrał do Valentę, ten w pełnym pędzie wbiegł w pole karne, oddał strzał na bramkę rywala, jednak nie próbował piłką wyminąć bramkarza, lecz huknąć wprost w niego. Tak czy owak, kibice przecierali oczy ze zdumienia, ponieważ gracz La Grange po raz kolejny oddał celny strzał na bramkę. A patrząc przez pryzmat poprzednich meczy, jest to taka fantastyka, niczym Harry Potter dla świata rzeczywistego. Dosłownie chwilę później Prigent znów celnie, tym razem do Szydika, który świetnym przywodem minął obrońcę, oddał strzał, zwiększając prowadzenie La Grange na 2-0. Przy tym strzale Alif Szydik miał niezwykle dużo szczęścia, ponieważ najpierw piłka przeleciała pod nogą obrońcy, następnie pod rękoma bramkarza, ostatecznie mieszcząc się przy prawym słupku w bramce.
Jednak jak bardzo nie negować by tej akcji, jak bardzo nie krytykować by tego strzału, trzeba otwarcie przyznać, że Lagrange prowadzi 2-0. Jak przed chwilą również było dobrze widać, Franek Studzienka nie hamował się w swoich gestykulacjach, wykrzykując do kibiców: i co teraz sądzicie o mojej pracy? Myślę, że po jednym meczu skandowanie takich słów do kibiców jest dość odważne, ale myślę, że przyszłe spotkania zweryfikują przygotowanie Lagrange do dalszych meczów sezonowych. W 81 minucie rozpoczął się koncert niedociągnięć obrony. Dośrodkowanie w pole karne. Besson co prawda wyskoczył do piłki, jednak zapomniał, że trzeba w nią trafić, przez co piłka po zgraniu głową przez kolegę z drużyny została trafiona przez Dudwig, który w ferworze walki zapomniał, że powinien jak najszybciej złapać futbolówkę i zmierzać do środka boiska, ponieważ czas nagli, a do końca meczu naprawdę niewiele. Jeśli chodzi o sytuację strzelecką, która została wypracowana przez Dunkierkę, no to ciężko nie zauważyć błędu Besson przy defensywnym zachowaniu w polu karnym. Hamon w pierwszym meczu wpuszcza bramkę, a to dla Franka Studzienki może oznaczać, że niestety ten golkipor również jest do zmiany. W tej chwili na naszych ekranach można było zobaczyć totalne zrezygnowanie polskiego szkoleniowca. Franek Studzienka na pewno przeprowadzi za chwilę jakieś zmiany, chociaż na te ostatnie 8 minut meczu. I oczywiście, tak jak mówiliśmy, tak też się dzieje, jednak przez pomyłkę zmienił nie tego obrońcę, co trzeba. Zamiast zmienić Besson, któremu myślenie w tym meczu idzie gorzej niż rybie chodzenie, to niestety zmienił Kłało, który tak naprawdę spisał się całkiem nieźle. Na ostatnie 8 minut meczu szansę również otrzymał Stefanelli, ponieważ Franek Studzienka dzielnie wierzy w to, że zawodnik, którego ściągnął, sprosta jego wymaganiom. 2 minuty później Valentin wziął na barki odpowiedzialność za defensywę, dobiegł do końcowej linii boiska, dośrodkował do Rożomba, ale temu kompletnie pomyliły się uderzenia z głowy. Rąbnął z bani jak Zidane Materazziemu, z tą różnicą, że Francuz trafił, a tutaj jak widać piłka przeleciała nad poprzeczką. Todoła znów mogła prowadzić 2 bramkami, ale jak mawiają, co za dużo, to niezdrowo. Po nieudanym wykonaniu rzutu rożnego przez zespół Dunkierki sędzia odgwizdał koniec tego spotkania. Trzeba przyznać, że w główkach są bardzo konkurencyjni na chwilę obecną dla zawodników Lagrange, a dokładnie lewego skrzydłowego. Franek na koniec tego meczu pożegnał się ciepłym uściskiem dłoni ze szkoleniowcem drużyny przeciwnej, no bo dlaczego miałby tego nie zrobić, skoro jego zespół w końcu wygrał jakiś mecz. Ali Wszidik natomiast poczuł oddech Stefanellego na swoich plecach i zdobył w dzisiejszym meczu aż 2 bramki. Oczywiście po zakończonym meczu nie mogło zabraknąć Franka Studzienki przy ścianie płaczu. Pytanie, które otrzymał jako pierwsze, brzmiało: czy jest zadowolony z wyniku, jaki dziś osiągnęła jego drużyna? Franek na początku pochwalił swój zespół, aby przejść do kontrofensywy i zrugać zespół, jeśli chodzi o granie kompletnej tandety w defensywie. Słusznie zauważył, że po co mu wysocy defensorzy, skoro i tak nie potrafią doskoczyć do piłki i przerwać kontrę zawodników z drużyny przeciwnej. Kolejne pytanie oczywiście musiało dotyczyć jego nowego nabytku, czyli Stefanelliego. Nikola, bo tak temu chłopu na imię, dostał dzisiaj od Franka całe 8 minut na udowodnienie swojej wartości i z tego, co Franek zauważył, nie dotknął piłki ani razu. Prawdopodobnie piłce nadawana była inna rotacja aniżeli w jego poprzednim klubie, dlatego też napastnik najzwyczajniej w świecie bał się podbiec do piłki. Na koniec wywiadu Franek poinformował, że musi już iść zebrać wszystkie skarpety każdego z zawodników, którzy wystąpili dzisiaj w meczu, tak aby Besson poczuł karę, i to dosłownie przez wszystkie swoje receptory węchowe, kiedy będzie je prać. A po zebraniu getrów do prania Franek Studzienka od razu przeszedł do zaproszenia menedżera Pogoni Szczecin na rozmowę do siebie na Zydelek. Tematem rozmów oczywiście Kacper Kozłowski, który zainteresował polskiego szkoleniowca tym, że jest młody. Silny uścisk dłoni zwiastował ciężkie negocjacje. Jednak nie było tutaj miejsca na jakiekolwiek hachmenty, ponieważ obaj dżentelmeni rozmawiali po polsku. Ostatecznie Frankowi Studzience udało się dojść do porozumienia w sprawie transferu polskiego pomocnika, oferując 3 miliony euro i na dodatek jeszcze upychając Imberta na dokładkę. Teraz już tylko i wyłącznie od rozmowy z zawodnikiem i jego agentem będzie zależało, czy Imbert będzie zatruwał życie szkoleniowcowi Pogoni Szczecin na temat żabich udek i ślimaczych skorupek w autorskich sosach. Aby zarząd szczecińskiego klubu nie pokapował się zbyt szybko, w jak wielkie bagno wpakowali się z tym Imbertem, Franek Studzienka od razu na rozmowę zaprosił do siebie Kacpra Kozłowskiego w asyście kombatanta.
Jako że Franek naoglądał się Mission Impossible, na początku wolał upewnić się, że Kacper Kozłowski to rzeczywiście Kacper Kozłowski, a nie Imbert w przebraniu, więc zapytał polskiego pomocnika, czy aby na pewno lubi schabowe. Kiedy wszystko się wyjaśniło i okazało, że Kacper zdecydowanie lubi polską kuchnię, przeszli wszyscy do poważnych pogawędek na temat kontraktu Polaka. Po około 10 minutach Franek Studzienka stwierdził, że zapłaci Kacprowi o 1500 euro więcej niż zarabiał w Pogoni Szczecin, a to spowodowało, że jedna i druga strona była zadowolona. Pan, który z pewnością pamiętał obie wojny światowe, uścisnął dłoń Franka, Kacper uścisnął dłoń Franka i to przypieczętowało jego przejście do klubu. Okazało się, że Franek Studzienka tak długo negocjował kontrakt Kacpra Kozłowskiego, że nadszedł czas na drugi mecz ligowy. Tym razem Lagrange na swoim własnym stadionie po raz pierwszy stoczy bój z klubem Bastia. Na ten mecz Franek Studzienka specjalnie przygotował formację pod swój nowy nabytek. Tak poprzestawiał skład, tak ponakładał w głowy piłkarzom, że nagle znalazło się miejsce na środkowego pomocnika ofensywnego. Oprócz polskiego pomocnika szansę na pokazanie się z jak najlepszej strony po raz kolejny dostał Stefanelli, który chyba w końcu dostanie więcej czasu na grę aniżeli 8 minut, chociaż znając dobry humor Franka być może zdejmie go jeszcze w pierwszych 10 pierwszej połowy. Czas pokaże, teraz kibice przywitają swoich piłkarzy i ruszymy na spotkanie. Pierwsze 9 minut to ataki Bastii. Ale tutaj również zaszły pozytywne zmiany, najpierw zablokowało dośrodkowanie Didier, potem Kłało. Chyba nikt więcej nie chce prać brudnych skarpet. W 21 minucie zawodnicy Franka Studzienki postanowili pouprawiać sprinty. Najpierw Monet zagrał do Valentę, który również leciał tyle, ile fabryka dała. Ten wbiegł w pole karne, zagrał do Kacpra Kozłowskiego, a ten bez wahania prawą nogą pokonał bramkarza w 22 minucie. Pomocnik bardzo szybko pokazał, jaką jakość wniesie do Lagrange. Oczywiście oprócz widocznego talentu tanecznego. Myślę, że śmiało można powiedzieć, że inspiracje taneczne wziął od swojego agenta, którego poznaliśmy na rozmowie o pracę. Oczywiście Polak zrobił najważniejszą rzecz w tej akcji, ale nie zapominajmy o Monet i Valentę, którzy na etapie połowy boiska zgubili swoje płuca. Stefanelli w tej akcji również zaprezentował nierzadką umiejętność przeskakiwania nad piłką. Chyba nadal rotacja futbolówki odstrasza napastnika stodoły. W 41 minucie zawodnicy Bastii przypomnieli sobie drogę do bramki Lagrange, zagranie do Lemonge'a, który oddał strzał, ale niewiarygodnie interweniował Hamon. Lot golkipera stodoły sprawił, że ludzie zaczęli zastanawiać się, czy przypadkiem Franek Studzienka nie wgrał mu nowych sterowników bramkarskich. Dodatkowo bramkarz nauczył się też mieć pretensje do swoich zawodników z obrony, a nie tak jak w poprzednich meczach, być potulnym jak szpic miniaturowy. W 56 minucie Besson zagrał do Valentę, który znów przyspieszył. Ten podał do Didiera, Didier od razu do Kozłowskiego, Kozłowski przeżył do Stefanelliego i wydawało się, że ten będzie oddawał strzał, jednak w ostatniej chwili podał do Rożomba, a ten umieścił piłkę w pustej bramce. Jedni w stanie euforii bili brawa strzelcy bramki, drudzy natomiast bili również brawa, ale dla Stefanelliego, który w końcu odważył się dotknąć futbolówki. Bramkarz Bastii nie dowierza, jakim cudem wykiwali go w taki sposób, że podczas strzału nie było go na posterunku. Jedni nazywają to magią, drudzy nazywają to sprytem, a trzeci brakiem refleksu. Najważniejszą informacją jednak jest fakt, że Lagrange w drugim meczu z rzędu prowadzi dwiema bramkami. Studzienka znów coś gestykulował w stronę kibiców z okrzykami, których nie dało się usłyszeć, ale skoro klub daje popis, to czemu nie? W 63 minucie Sadi próbował zachwycić kibiców, ale niestety przez przypadek wpisał się na listę klientów do okulisty. Miało być 2-1, miała być euforia, a tak są tylko gwizdy publiczności, którzy pofatygowali się na stadion Stodoły. W 64 minucie okazało się, że Valentę jednak zgubił płuca i musi koniecznie zejść z boiska. A jako że potrzebował silnego wsparcia, towarzyszył mu Kłało. Także dwóch zawodników wbiegło na boisko, odciążając swoich kolegów. W 72 minucie po świetnym podaniu Kacpra Kozłowskiego Stefanelli miał szansę zdobyć swoją pierwszą bramkę w barwach stodoły. Niestety trafił w bramkarza, bramkarz sparował piłkę na słupek i tyle było z tej akcji. W 90 minucie Kozłowski zagrał do Prigent, który niestety pod wpływem zmęczenia nie był w stanie dograć piłki na lewe skrzydło. Żeby zawodnikom Stodoły nie było zbyt przykro, że póki co nie są w stanie fizycznie utrzymać poziomu ligi, sędzia zakończył to spotkanie.
Z drugiej strony jest to o tyle niesprawiedliwe, że zawodnikom Bastii jest z pewnością również przykro, że oni natomiast nie są w stanie utrzymać poziomu strzeleckiego jak póki co amatorzy z Lagrange. Kacper Kozłowski w swoim debiucie zdobywa pierwszą bramkę Stefanelli, natomiast w końcu przełamuje strach przed dotykaniem piłki, zaliczając niespodziewaną asystę. Franek nie zawiódł swoich fanów, stając po raz kolejny przy ścianie płaczu. Pierwsze pytanie, jakie usłyszał, oczywiście dotyczyło debiutu Kacpra Kozłowskiego. Franek Studzienka bardzo szybko odpowiedział, że jeżeli Kacper Kozłowski nadal będzie utrzymywał taki poziom, jaki zaprezentował w swoim debiucie, to jest to kwestia paru dni i znów będzie musiał go sprzedać, ponieważ reprezentuje sobą zbyt wiele jakości, jak na chwilę obecną w Lagrange, gdzie grają dekarze, tynkarze, kucharze czy inni akrobaci. Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy jest to jakaś klątwa, że Lagrange potrafi wygrywać tylko dwiema bramkami przewagi. Tutaj Studzienka poczuł moralnego liścia na twarzy i od razu zapytał dziennikarza, czy jest to przypadkiem, że ma dwoje oczu. Dziennikarz nie był w stanie wydukać z siebie ani jednego pytania więcej, w związku z czym Franek najzwyczajniej w świecie poszedł do szatni. Od razu po wygranym meczu Franka Studzienkę zaskoczył Szidik swoimi żalami na temat dalszej przyszłości w Lagrange. Studzienka natychmiast odpowiedział mu, oczywiście mailowo, że da mu haratnąć w gałę w przyszłym spotkaniu, a ten od razu się uspokoił. Polski trener przez przypadek również w swoich mailach odkrył, że przy klubie Lagrange istnieje także szkółka juniorów. Co więcej, znajduje się w niej niejaki Besnar, który w tej chwili reprezentuje wyższy poziom od grającego na co dzień Valentę. Oczywiście nie trudno się domyślić, że Polak poczuł mrowienie w ręce, więc od razu naklikał i nastukał w klawiaturę, by przenieść go do drużyny seniorskiej. Zatem jak nie trudno się domyślić, przyszły odcinek rozpoczniemy po raz kolejny debiutem, tym razem lewego skrzydłowego. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, koniecznie zostawcie po sobie łapkę w górę. Standardowo jak zawsze zachęcam do pozostawiania komentarzy pod tym odcinkiem, a jeżeli jeszcze tego nie robicie, a jesteście ciekawi, jak dalej potoczą się losy klubu Lagrange, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. To tyle ode mnie na dziś, trzymajcie się ciepło i zdrowo i do usłyszenia niebawem. Cześć!